Basket Liga Kobiet ruszy już za dwa dni. Koszykarki Basket Rowu Rybnik w miniony weekend rozegrały dwa mecze sparingowe, mające pokazać, w jakiej formie jest przygotowana przez trenera Kazimierza Mikołajca ekipa. Oba mecze ze Ślązą Wrocław rybniczanki rozstrzygnęły na swoją korzyść. Piątkowe spotkanie z pierwszoligowymi wrocławiankami przyniosło zaskakująco sporo emocji. Mecz od początku był bardzo wyrównany, żadna drużyna nie była w stanie odskoczyć na więcej niż 10 punktów. Bardzo dobre spotkanie rozegrały Rebeka Harris i Agnieszka Kułaga. Ta pierwsza ustrzeliła 21 punktów, druga zaledwie o dwa oczka mniej. Nie wystarczyło to jednak, aby w regulaminowym czasie gry pokonać wrocławianki, które w końcówce spotkania były bliskie wygranej. Koszykarki Basket Rowu doprowadziły do remisu po 72, a następnie dogrywce zwyciężyły 87-80. Sobotnie spotkanie nie dostarczyło już tylu emocji. Rybniczanki pewnie wygrały 92-47. Już w sobotę przed rybniczankami pierwszy poważny test. Na rozpoczęcie rozgrywek Basket Ligi Kobiet przyjdzie im zmierzyć się u siebie z MKS-em Kutno. Początek spotkania w boguszowickiej hali Mosir o godzinie 17:30. Warto jeszcze wspomnieć, że od dziś w siedzibie klubu można kupić karnety na nadchodzący sezon.